sprzęt przygotowany do rozkręcenia. Będziemy wyciągać silnik, rozbierać go w drobny mak, bo na wał będę zakładał wypełniacze. Wypełniacze te będą miały na celu zmniejszenie pojemności szkodliwej skrzyni korbowej, co w efekcie da większą moc, lepsze przyspieszenie, w ogóle lepszą reakcję na dodanie gazu. Niewiele to kosztuje, a zysk z tego jest dosyć duży. Zabieramy się do roboty. Mamy gaśnicę, nauczonym doświadczeniem. Już mi się jeden motor kiedyś palił. Irygator pofowy. Nie wiem, czy się przydaje do czego, ale też. Jak się uda, to myślę, że się przyda. No to jedziemy z robotą. No, szybko poszło. Silnik wyciągnięty. Wygląda tak, brudas jeden. No i teraz trochę tu uprzątniemy i weźmiemy się za rozbieranie go na elementy pierwsze. Zrobimy taką wstępną weryfikację stanu, jak tam wszystko się dotarło, co się dotarło, co się zatarło, co wytarło, się wyrwało, co się wyrwało. Wszystko to przeglądniemy. No i głównie chodzi o wał, dobrać się do wału. Zrobić te wypełniacze, zrobić podkowę. Wał dam, znaczy wał najpierw sprawdzę pod kątem wycentrowania, mam taki przyrząd, sprawdzę, spróbuję wycentrować, jeśli mi się nie uda do takiej wartości, która będzie mnie satysfakcjonowała, to dam to do fachowców. Mam taki warsztat, biorą 50 zł za wycentrowanie, robią to bardzo dobrze. No i później się to złoży do kupy i będziemy robić dalej tuning, co tam, jak tam, to powiem jeszcze w innych odcinkach. Korek trzeba wyjąć. Nie? Można. Trącie bardzo. Żeby się piasek nie sypał do środka. Później jeszcze przy montażu każda część osobna będzie metal czyszczona. No tak, wstępnie to tak wygląda. Teraz będziemy rozkręcać. Jak rozkręcimy, to coś pokażę.